Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Uzupełnię równania dysocjacji elektrolitycznej soli, wpisując miejsca znaków z zapytaniem brakujące wzory substratów lub ładunki jonów. Ustal współczynniki stechiometryczne. Ok, no to zaczynamy od tego, że magnez leży w drugiej grupie na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, to znaczy, że ma stałą wartościowość 2. A chlor jest kwasu HCl. I reszta kwasowa ma wartościowość równą ilości atomów wodoru w danym kwasie. Czyli powtarzam, tu mamy resztę kwasową z HCl. Czyli mam tutaj jeden atom wodoru, to Cl ma wartościowość 1, stąd też ta dwójka. I potem zgodnie z ilością. Tu mamy 2 plus, zgodnie z wartościowością Cl minus. Ale co zauważamy? Że tutaj są dwa plusy, a tutaj jest minus. Tak być nie może. Dlatego też tutaj mamy 2. To tą dwójkę tutaj wyrzucamy, ponieważ reszta kwasowa w kwasie chlorowodorowym to Cl. Tam nie ma tej dwójki. Dlatego musimy ją tutaj wyrzucić do przodu. Natomiast w podpunkcie B, jak my tutaj zmontujemy to po tej stronie, to mamy żelazo trójwartościowe. Do tego NO3. Dlaczego tu jest całe NO3? A tutaj tą dwójkę wyrzucaliśmy. Otóż tutaj to jest z kwasu HCl, w którym reszta kwasowa to po prostu Cl. A tu mamy z kwasu HNO3. Całą resztę kwasową jest NO3. Ta trójka jest w tej reszcie kwasowej, dlatego tutaj tego nie wyrzucamy do przodu. Mamy jeden atom wodoru, to tutaj jest jedyneczka, więc to bierzemy w nawias i tu jest 3. To mamy w miejscu znaku zapytania. Natomiast tutaj jeszcze musimy dać trójkę, bo wtedy mamy 3 plusy, 3 minusy, wszystko nam się zgadza. Tutaj łatwo, bo mamy po skosie. Tu poleci dwójka, tu poleci trójka. 2, 2 z wartościowością 3 plus. 3, 3 z wartościowością 2 minus. To się wymnaża ze sobą. 2 razy 3 to 6, czyli 6 plusików, 6 minusików. Zgadza się. Podpunkt D. Mamy tutaj 2 plusy i 1 minus. To już wiemy, że będzie to wyglądać tak. Ca tutaj dajemy dwójkę, żeby były 2 minusy. Zatem musimy to tutaj teraz zapisać, że to będzie Ca HCO3 2. Bo tutaj zgodnie z wartościowością jest 1, to po skosie poleci nam ta dwójka. Ok, no to teraz E. I tutaj mamy Ba 2 plus kolejny minus, kolejny minus. Czyli 2 plusy i 2 minusy. Wszystko się zgadza, więc to jest Ba Cl OH albo bez nawiasów, w zależności jak to zapisujecie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już. Thank you.